Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj. Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego drugiego modułu kursu Technika w rolnictwie. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie. Zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. W dzisiejszej technice rolniczej wykorzystuje się wiele materiałów konstrukcyjnych, które posiadają różne właściwości, jednak do najczęściej stosowanych należą metale i ich stopy, które charakteryzują się pewnymi wspólnymi cechami mechanicznymi np. plastycznością, ciągliwością, skrawalnością. Ze względu na skład chemiczny metale dzielimy na metale żelazne, czyli takie, które zawierają w swoim składzie żelazo, metale nieżelazne, czyli takie, które nie zawierają w swoim składzie żelaza. W tym filmie przyjrzymy się bliżej metalom żelaznym. Żelazo jest rzadko wykorzystywane w technice jako czysty pierwiastek. Najczęściej stosuje się jego stop z węglem. W przyrodzie występuje w związkach chemicznych najczęściej jako tlenek w postaci ród i tak. Magnetyt zawiera 60-70% żelaza. Hematyt zawiera 50-65% żelaza. Limonid zawiera 25-50% żelaza. Syderyt zawiera 25-42% żelaza. W wyniku wytapiania ród żelaza w piecach hutniczych uzyskuje się surówkę, która zawiera około 6% węgla, przez co jest krucha i niestosowana jako materiał konstrukcyjny. Następnie w piecach zwanych żeliwiakami przetapia się surówkę wraz ze złomem i topnikiem, aby oczyścić surówkę z zanieczyszczeń kwarcu, piasku, gliny. Najczęściej stosowanym topnikiem jest kamień wapienny, który łączy się z zanieczyszczeniami i tworzy topliwe grudy zwane szlaką. Wynikiem tego procesu jest powstanie żeliwa, czyli stopu żelaza z węglem, gdzie zawartość węgla Waha się w granicach od 2 do 4,5%. Ze względu na dobre właściwości odlewnicze, żeliwo wykorzystuje się najczęściej do odlewów części maszyn i urządzeń, korpusów silników, skrzyni przekładniowych, kół pasowych i zębatych. Stal to również stop żelaza z węglem, ale jego zawartość nie przekracza 2%. Aby uzyskać stal z surówki, należy obniżyć w niej zawartość węgla w procesie ponownego przetopu, podczas którego można wprowadzić do surówki także inne pierwiastki, np. magnez, krzem. Ze względu na skład chemiczny rozróżnia się stal stopową oraz stal niestopową. Stal niestopowa zawiera do 1,75% węgla oraz niewielkie ilości dodatków stopowych. Ze względu na przeznaczenie stal niestopową dzieli się na konstrukcyjną, zawierającą od 0,8 do 0,9% węgla. Walcuje się z niej pręty i kształtowniki. Narzędziową, zawierającą od 45% do 1,75% węgla. Stosowana do wyrobu narzędzi niezbyt rozgrzewających się podczas pracy i nienarażonych na działanie związków chemicznych. Stal stopowa zawiera oprócz węgla również inne składniki, Dodane w celu poprawienia takich właściwości jak twardość, żaroodporność, wytrzymałość na rozciąganie, kwasoodporność, stale stopowe dzieli się na konstrukcyjne, np. Na konstrukcje mostowe, części maszyn, resory i tym podobne, Narzędziowe, np. Na narzędzia tnące, pracujące przy dużych szybkościach skrawania, specjalne, np. stal nierdzewną, żaroodporną, magnetyczną, antymagnetyczną. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.